Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Poprzednio cofnęliśmy się do 1991 roku. Dzisiaj wracamy do roku 1994 i obieramy kurs na Norwegię. Zapraszam do obejrzenia. W ostatnim odcinku wspominałem grę Winter Challenge, która nawiązywała do tematu igrzysk, natomiast była tytułem nieoficjalnym. W tym odcinku pierwszy produkt na licencji w mojej serii filmów olimpijskich. Winter Olympics Lillehammer 94 to tytuł, który przygotowany był przez firmę US Gold, czerpiący pełną parą z oficjalnych zawodów. Bowiem już w menu naszymi asystentami zostają Håkon i Kristin, czyli dwójka norweskich dzieciaków, które były oficjalną maskotką zawodów. Grę rozpoczynamy od wyboru między pełną olimpiadą, olimpiadą w wersji mini, w której możemy wybrać tylko te dyscypliny, które nas interesują, oraz praktyką. Według mnie takie tryby są optymalne i nic więcej człowiekowi do szczęścia nie potrzeba od tego typu gier. Po wybraniu pozostaje nam wybrać poziom trudności, stworzyć nowego zawodnika podając nazwę, wybierając narodowość, w której tradycyjnie zabrakło polskiej kadry. Następnie wybieramy, czy chcemy sterować joystickiem czy klawiaturą. Jednocześnie na komputerze może grać do 4 graczy. Na wstępie wita nas przyjemna animacja, w której narciarz z pochodnią rozpala znicz olimpijski. W tle widzimy natomiast oficjalną flagę zawodów oraz flagę Norwegii i niczym na polskim weselu przylatują białe gołąbki. Gra oferowała nam tylko 5 dyscyplin. Na pierwszy rzut idzie biatlon, który w tej grze został ciekawie rozwiązany, ale o tym za chwilę. Pierwszy etap polega na rytmicznym poruszaniu się suwakami od prawej do lewej strony, coraz szybciej i coraz szybciej, starając się nie uderzyć do końca paska, ponieważ uderzenie suwakiem w ściankę powoduje jego chwilową blokadę. Drugi etap jest klasyczne naparzanie w lewo i w prawo przez kilkanaście sekund. Im szybciej, tym lepiej. Na końcu zaś mamy strzelnicę, w której strzelamy z pozycji stojącej. Celownik na szczęście nie wierzga na boki, jak w omawianej ostatnio grze Winter Challenge. Tutaj wprowadzono efekt poślizgu. Po kliknięciu strzałek kursor jeszcze przez jakiś czas płynie zamiast zatrzymać się od razu, a naszym zadaniem jest w odpowiednim momencie wcisnąć klawisz spacji. Takie rozwiązanie wyeliminowało przypadkowość, jaką wprowadzała gra od Accolade. Tutaj liczyło się tylko skupienie i precyzja, no może troszkę szczęścia. Kolejna dyscyplina to zjazd. Tradycyjnie tutaj używamy tylko strzałek. Przód przyspieszamy, tył zwalniamy, lewo, prawo odpowiadają za skręty. Musimy starać się zjechać, przejeżdżając przez bramki, używając jak najmniej skrętów. Każde pominięcie bramki kończy się dyskwalifikacją. Na trasie natomiast może spotkać nas przeszkoda, kolizja z nią kończy się upadkiem, jednak gdy wstaniemy, możemy kontynuować rozgrywkę. Natomiast jeśli spotka nas zderzenie czołowe z drzewem, automatycznie zostajemy wyeliminowani z gry. Po zakończeniu zjazdu czeka nas niespodzianka. Okazuje się bowiem, że biatlon jest przerywnikiem między dyscyplinami, więc powtarzamy znany już schemat, jednak na końcu czeka nas strzelanie należąco do małych okienek. Tutaj już nie jest tak kolorowo i trudność zostaje podniesiona do kwadratu. Po rozprawieniu się ze strzelnicą przychodzi czas na skoki narciarskie. W tej grze użyto już belki startowej, jednak ciągle jeszcze nie skaczemy systemem V, a narty muszą być złączone i rozłożone równolegle. Co ciekawe, na tablicy wyników po zakończeniu dyscypliny widzimy, że narciarz ewidentnie jest już w pozycji V. Natomiast wracając do samej rozgrywki. Po zmianie światła na kolor zielony rozpoczynamy grę. Gdy naciśniemy spację wcześniej, automatycznie zostajemy zdyskwalifikowani. Z prawej strony widzimy narty, które muszą być skierowane do góry, by zwiększyć prędkość. W locie jak najszybciej musimy ułożyć narty w prawidłowej pozycji, kierując strzałkami góra i dół. Przy lądowaniu natomiast musimy użyć spacji. Przyznam szczerze, że na 20 prób udało mi się wylądować raz lub dwa, natomiast nie mamy żadnego wpływu na wybicie, co jest dziwne. Ogólnie dyscyplina trafia do mojej prywatnej kategorii konkurencji niegrywalnych. Następnie znów mamy przerywnik w postaci biatlonu, by przejść do bobslejów. Tutaj naszym zadaniem jest rozpędzenie bolidu, klikając na zmianę strzałki lewo i prawo, a w odpowiednim momencie, który nie jest w żaden sposób sygnalizowany, musimy zdążyć wejść wszystkimi zawodnikami do bobsleja, przyciskając spację. Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wejście tylko jednej osoby. Jeśli nie uda nam się wejść wszystkimi, zostajemy wyeliminowani. Jednak gdy wszystko poszło dobrze, pozostało nam dojechać do mety, balansując w lewo i w prawo. Jadąc torem, musimy dysponować dużym refleksem, ponieważ bardzo łatwo przewrócić wehikuł.
Po przejażdżce znów zaliczamy przerywnik biatlonowy, tym razem znów trudniejszy w pozycji leżącej. I ostatnia dyscyplina, no nie licząc biatlonu, łyżwiarstwo szybkie. Musimy znów z całych sił klepać lewo i prawo. Na zakrętach natomiast wciskamy spację, która odpowiada za skręcanie i strzałkami musimy ustawić się jak najbliżej linii wewnętrznej. Co okrążenie zostaje wyeliminowany ostatni zawodnik. Mam wrażenie, że dyscyplina była robiona na szybko, nie czuć tutaj w ogóle oporu lodu, tak jakby wszyscy zawodnicy fruwali w powietrzu. Natomiast da się grać, więc powiedzmy, że tym razem ominie ją kategoria dyscyplin niegrywalnych. Na koniec został nam szybki sprint w biatlonie i mamy symboliczne zakończenie olimpiady. Znicz wygasa, a norweska flaga zostaje zamieniona na japońską, bowiem już w 1998 roku czeka nas Nagano. Pomimo iż do rozegrania jest tylko 5 konkurencji, autorzy próbowali urozmaicić doznania graczy. Na przykład zamiast zjazdu możemy wybrać slalom, slalom gigant lub supergigant, różniące się od siebie częstotliwością chorągiewek, a co za tym idzie dynamiką rozgrywki. W skokach do wyboru mamy skocznię o punkcie konstrukcyjnym K90 lub K120, co ani trochę nie czyni dyscypliny atrakcyjniejszą. W bobslejach natomiast do wyboru mamy wyścigi czwórkami, dwójkami lub saneczkarstwo. W tym ostatnim zamiast biegać w celu rozpędu, odpychamy się od słupków, jednak mechanika startu zostaje taka sama. Naparzamy lewo-prawo i startujemy spacją, natomiast w łyżwiarstwie szybkim mamy do wyboru eliminację, pościg lub wyzwanie czasowe. Tak jak podkreślam, mamy do wyboru, czyli podczas jednej olimpiady musimy wybrać albo zjazd, albo slalom gigant. Grafika gry natomiast wydaje się gorsza niż ta, którą prezentowałem w Winter Challenge, a grę dzielą aż 3 lata różnicy. Wrażenie mógł robić jedynie tor bobslejowy, który był trójwymiarowy, a to nie zdarzało się często w tamtym czasie. Na uwagę natomiast zasługuje odwzorowanie pośladków w zjeździe. Pamiętam, że każdy kolega w latach 90., z którym grałem w Lillehammer, zawsze zwracał uwagę na wyrazistość i odwzorowanie krągłych kształtów. Dźwięk natomiast podoba mi się bardzo, szczególnie po wybraniu opcji Roland. Muzyka jest żywa i dynamiczna. Co do sterowania, w zależności od dyscypliny bywa różnie. Tutaj mała uwaga dla tych, którzy chcą spróbować swoich sił. Gdyby wadliwie działała Wam spacja, a czasem zdarza się tak, że po naciśnięciu spacji blokowana jest reszta przycisków, śmiało możecie zastąpić ją prawym kontrolem. Natomiast to, co najważniejsze, w grywalności czegoś mi tu brakuje. Gra sprawia wrażenie, jakby była robiona na siłę, bo trzeba coś zrobić, by zarobić na igrzyskach. Brakuje w niej polotu, który można było odczuć w poprzednio omawianej grze. Tytuł zaś wyszedł na wszystkie możliwe platformy. PC-ta, Amigę, Sega Mega Drive, Super Nintendo, czy nawet Game Boya i Sega Game Gear. Jednak tylko tytuł na Amigę mógł zbliżyć się do wersji PC-towej. Konsolowe edycje przypominały poprzednie wersje zmagań od studia US Gold. Natomiast wersja Amigowa była bardzo podobna. Delikatne różnice można było wyczuć w grafice, natomiast dużą różnicę wyczuć można było w responsywności sterowania. Czasem na plus, a czasem na minus Amigowej wersji. Jednak znaczącą różnicę zauważyć możemy w torze bobslejowym. Ten na Amidze w pełnym 3D po prostu nie dawał rady i został bardzo uproszczony. O Lillehammer mogliśmy przeczytać w Gamblerze, natomiast świat gier komputerowych nazwał ją grą lubiącą męczyć joysticki. Mogliśmy dosłownie przeczytać. Uwaga! Bardzo łatwo go tu zniszczyć, więc jeśli żal ci twojej wesołej pały, nie odpalaj tej gry. Również małą wzmiankę mogliśmy przeczytać w Top Secret, w którym lakonicznie stwierdzono: trudność raczej spora, grafika średnia, ogólnie jeszcze jedna tego typu gra. W tym momencie wypada mi również ściągnąć flagę z masztu i zakończyć odcinek, zapraszając jednocześnie do następnego, tym razem już nie na PC-cie. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybuj ten kanał. Zapraszam również na stronę www.retroarcadebox.pl, gdzie m.in. znajdziesz spis wszystkich recenzji Secret Service. Miło będzie, jeśli również odwiedzisz fanpage na Facebooku. Link do fanpage'a w opisie.